Na pewno punkt to jest tak naprawdę połowiczny sukces, bo zawsze 3 punkty cieszą i zwycięstwo jest tym, co jest zawsze jakby puentą piłki. Natomiast ja chciałbym w pierwszej kolejności oczywiście podziękować drużynie, bo dzisiaj byliśmy zespołem, który był skonsolidowany i był przede wszystkim bardzo skoncentrowany, z wolą determinacji, bo to jest bardzo ważne w piłce, koncentracji też w realizowaniu skrupulatnie naszych założeń taktycznych. Po tych wszystkich meczach, gdzie seryjnie traciliśmy dużo bramek, te 2 ostatnie spotkania, puchar plus to dzisiejsze, nas bardzo cieszy, bo nie straciliśmy i my też w obliczu tej sytuacji przede wszystkim zaczęliśmy i zastanawialiśmy się wszyscy wspólnie, jak budować strategię gry drużyny i nie tylko na ofensywie, ale na twardej, solidnej i przede wszystkim bezbłędnie grającej defensywie. Niewątpliwie dzisiaj Cracovia też miała swoje sytuacje. Bardzo wysoko oceniam oczywiście występ Antka, który w tych 2-3 kluczowych sytuacjach rzeczywiście stanął na wysokości zadania. Wiedzieliśmy, że z siłą Cracovii są przede wszystkim też i stałe fragmenty gry, jak i atut, jakim jest po odbiorze szybkie przejście do ataku. I tutaj w pierwszej połowie szczególnie uważam, że były 2-3 takie dalsze momenty, w których nie ustrzegliśmy się błędów w ustawieniu. Straciliśmy zbyt łatwo piłkę w środku, otworzyliśmy grę i też mogło to się dla nas skończyć stratą bramki. Natomiast samo spotkanie, dużo było walki, jakości piłkarskiej myślę, że jeszcze troszeczkę brakowało obu zespołom, natomiast była walka, determinacja o te punkty, tak jak mówię, my na pewno się bardzo cieszymy z punktu, bo punkt na wyjeździe zawsze trzeba szanować, dopisać w tej sytuacji, w której byliśmy wcześniej, ale my też praktycznie przez cały tydzień dużo rozmawialiśmy, mentalnie musieliśmy się jako zespół podnieść, bo to też w piłce jest ważne, żeby wstawać z kolan, myślę, że powoli z tych kolan, mam nadzieję, że będziemy wstawać i to będziemy pokazywać w następnych spotkaniach. Dziękuję bardzo.